w tym omegaboxie, może by... 13! 13! Ach, 3 świecące mamy! Jest! Tutaj będzie coś grubego, Siema, Tajtorincie, jest wielki dzień i to nie tylko dlatego, że mamy Mikołaja, bo jest 6 grudnia, ale też dlatego, że w Brawl Stars dostaliśmy Omega Boxy. Wbiliśmy już ten stopień, gdzie są Omega Boxy, no i powinien każdy dostać go na swoje konto. Ja dostałem nawet 3 Omega Boxy i dzisiaj sobie otworzymy. Oprócz tego, widzowie, powiem wam, jak to zrobiłem, że mam te 3 Omega Boxy do otworzenia. I od razu umawiamy się tak, że każdy, kto dostał dzisiaj chociaż jednego Omega Boxa na swoje konto, zostawia łapkę w górę pod tym odcineczkiem. Dobra, z góry dziękuję. Zobaczymy, ile będzie takich osób, bo jestem ciekawy, czy na pewno każdy dostał chociaż jednego. Ale jako, że dzisiaj jest 6 grudnia, czyli Mikołaj, to mam jeszcze dla was niespodziankę. Mordeczki, dzisiaj, w ten dzień będą 2 odcinki na moim kanale. Ten, co oglądacie teraz, to jest pierwszy odcinek na kanale Tori, a drugi na kanale Tori 2 wleci koło godzinki 16 lub 16.30 i będzie to odcinek związany z Brawl Talkiem. Omówienie miniaturki Brawl Talka, omówienie tytułu Brawl Talka, nowego postu na Twitterze i powiedzenie o tym, co jutro możemy się spodziewać w Brawl Talku. Bo dzisiaj właśnie już poznamy miniaturkę tego Brawl Talka. Ja się nie mogę doczekać, będziemy mieli premierę ustawioną na YouTubie na kanale Brawl Stars i o tym będzie też dzisiaj drugi odcinek właśnie na kanale Tori 2, więc mam nadzieję, że go obejrzycie. Dobra, widzowie, obiecajcie mi to, taki prezent róbcie dla mnie na Mikołaja, że dzisiaj obejrzycie 2 odcinki. Ten, no i ten, który będzie na kanale Tori 2. Z góry dziękuję. Jak chcecie, żebym przypił wam serducho, to napiszcie mi w komentarzu, co udało wam się trafić w Omega Boxie, bo jestem ciekawy, czy coś nowego dropnęliście. Ja dzisiaj oczywiście otworzę te Omega Boxy i będziemy polować na Meg. Mam nadzieję, że ją dropniemy. Ważną rzeczą jest też to, że dużo osób myśli, iż jutro dostaniemy od razu skina Omega Box Daryl. Wydaje mi się, że jutro jeszcze nie damy rady, bo zobaczcie. Brawl Stars na swoim Twitterze opublikowało, że brakuje nam jeszcze tylko 900 milionów kili. I w sumie dużo osób mówiło, że zrobimy to już w jeden dzień. Raczej nie, bo na przykład wczoraj zrobiliśmy 586 milionów. Nie było chyba jeszcze dnia, żebyśmy zrobili więcej niż tam chyba 700 tysięcy, tak mi się kojarzy. O, najwięcej jest tutaj, 682, a my potrzebujemy 900 tysięcy, więc pewnie zajmie nam to 2 dni. Jutro jeszcze nie będziemy mieli, ale pojutrze będziemy mieli, bo trzeba mieć 4 biliony, żeby odblokować tego skina. Ale spokojnie, mamy jeszcze dużo czasu, więc bez problemu myślę, że damy radę go wbić. Ten skinek do Daryla też już za niedługo będzie do odebrania w sklepie, więc naprawdę fajnie. W ogóle mam jeszcze dla was mega grubego newsa, ale o tym powiem zaraz, odnośnie właśnie aktualizacji w Brawl Stars nowej. Lecz najpierw tutaj wyśle się wam zwycięzca konkursu na tą figurkę, na tą piękną figurkę Crowa, która już jest spakowana i w środku jest też autograf i ona czeka właśnie na tego zwycięzcę, MikerIty4. On wygrał, jeśli nie wygraliście, to się nie przejmujcie mordeczki, bo już za niedługo robię wam kolejne konkursy z okazji świąt. Myślę, że też skina będę wam za niedługo jakiegoś rozdawał, więc subskrybujcie koniecznie mój kanał Tori i Tori 2, żeby nic nie przegapić i być na bieżąco, bo to jest bardzo ważne. Każdy, kto subuje z dzwonkiem, jest mega szefem i z góry dziękuję. A do Mikera zgłosiłem się już na Instagramie, on mi odpisał, więc no oczywiście wyślę mu tą oto figurkę. Ale dobra, co wam chciałem powiedzieć, bo to też jest bardzo ważne. Mordeczki, sprawa wygląda tak, że no dużo mówi się o tym, iż może zostać usunięta aleja pucharków, bo tutaj są prawie same skrzynki, a skrzynki zostają usunięte. Zaraz już przejdziemy oczywiście do Omega Boxów i będziemy je otwierać, tak jak obiecałem. Ale posłuchajcie, bo to jest bardzo ważne, nie? I możliwe jest to, że ta po prostu... aleja pucharów zostanie totalnie usunięta i wszyscy zadymiarze, którzy w niej są, zmienią rzadkość na epicką, bo oni są tą zwykłą rzadkością z alei pucharków, nic specjalnego, co nie? Możliwe, że każdy zadymiarz, który tutaj jest, czyli Stew, Ems, 8-bitowiec i tak dalej, dostanie rzadkość epicką, bo tak było na przykład na tym filmiku od Brawl Stars, gdzie Bo był epikiem, Jessie chyba też tam była epicka, więc to jest bardzo możliwe i co więcej, dużo osób sądzi, że karnet zadymiarski może zostać usunięty i nawet było to pokazane w takim stylu. Tu wam się wyświetla, jak to mogłoby wyglądać. Widzicie, nazywałoby się to teraz Star Road i byłoby to w miejscu karnetu, taka nowa aleja pucharków, ale w niej zdobywałoby się właśnie, mordeczki, te specjalne punkty, które później można wymieniać na zadymiarzy i inne nagrody. Oczywiście o tym wszystkim dowiemy się już jutro na Brawl Talku, aczkolwiek no to jest ciekawy pomysł i może i to się sprawdzi, aczkolwiek wątpię, żeby karnet usuwali. Wydaje mi się, że po prostu zastąpią nagrody, że zamiast boksów może będą właśnie te punkty Star do zdobycia, a aleja pucharków rzeczywiście może być zastąpiona na taką aleję Star przez dwa ry. Coś takiego może, no zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. No to co, widzowie, czas zdradzić w sumie prosty sekret, jak otrzymałem 3 Omega Boxy. Tu widzicie, że jest tylko jeden Omega Box, no i to się zgadza, bo na tym koncie mam tylko jednego Omega Boxa, ale no tak jak pewnie wiecie, mam 2 inne konta. Ostatnio zapomniałem hasła do mojego konta Tori Mori, ale przypomniało mi się, no i odzyskałem to konto, więc łącznie mam 3 swoje konta i na każdym z nich dostałem tego Omega Boxa, no i na każdym z nich mogę go odebrać. Zacznijmy sobie, mordeczki, od tego, że na tym koncie mam jeszcze więcej nagród. Zobaczcie, po pierwsze nie odebrałem tych 2 Mega Boxów, ikonki gracza, nowego spraya, nowej odznaki, ale jest też
Omega Box. Więc zacznijmy sobie od tego konta. Wszystko po kolei odbierzmy. Najpierw wiadomo, te spreje i ikonki to w sumie nic takiego specjalnego, ale odbiorę, no bo szkoda, żeby to się miało zmarnować. Ikonka gracza jeszcze. Swoją drogą możecie mi napisać w komentarzu, czy też już odebraliście wszystkie nagrody, jak dotrwaliście do tego momentu filmu. Wtedy będę widział, że oglądacie dłużej. No i zacznijmy sobie może od mega skrzynek. Uwaga! Co będziemy mieli w tych dwóch mega skrzynkach? To jest konto, gdzie ja praktycznie nie mam żadnej postaci. No może, no troszkę mało, ale mało postaci, nie? Więc myślę, że coś tutaj fajnego trafimy. Nie mogę się doczekać tego Omega Boxa. Wy już go pewnie otworzyliście. Mamy piątkę, ale piątka na tym koncie może też oznaczać coś świecącego. Zobaczymy. Jestem ciekawy, jak to będzie. Chyba raczej trzeba mieć szóstkę. No właśnie, nie ma tutaj niestety świecącej jedynki. Ale może w tym Mega Boxie. Zresztą mi tam na Mega Boxach mało zależy. Liczą się dla mnie Omega Boxy. I mam nadzieję, że w nich coś trafimy. Mamy dwójkę. Ale wczoraj na live miałem dwójkę i to było jedynka świecąca. Więc może teraz też tak będzie? Tak, tak. Teraz też tak mamy, jak widzicie. Jest świecąca jedynka. Czyli jak traficie dwójkę, to nie załamujcie się, bo wtedy jest szansa na nowego zadymiarza. I kto to będzie? O proszę! Mamy PAM! Mega fajnie, zobaczcie. Trafiamy pierwszą epicką postać na tym koncie moją, więc w sumie się cieszę, bo to już jest pierwszy zadymiarz trafiony. A myślę, że zaraz trafimy kolejnego, bo już za chwilę otworzę swojego pierwszego Omega Boxa w życiu. Pierwszego i nie ostatniego, więc giga fajnie. Jezu, jak to pięknie wygląda. No nie mogę się doczekać tej skrzyneczki. Uwaga! Trzymajcie kciuki, widzowie, lecimy. Czy coś tutaj trafimy? Dajcie mi coś. Jezu, jaka piękna animacja. Dziesiątka w ogóle, co jest grane. Mega rzadko się widuje takie liczby. 1200 monet. O, ale to jest potężna skrzynka. Dobra, ulepszenie do poko, wiadomo, tych punktów mocy będzie tutaj bardzo dużo, ale zobaczymy, co będzie oprócz tego. Jak się fajnie otwiera taką skrzynkę, no aż się chce otwierać, widzowie, naprawdę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli możecie, jeśli wam też się podobało otwieranie takich skrzynek. Naprawdę, pokażcie to, zostawiając łapkę w górę. I co my tutaj mamy? Co? Czy ja nie trafiłem świecącej jedynki w Omega Boxie? Dobra, fajnie, są gemy, to jest spoko akurat rzeczą, że do tej skrzynki dodali gemy, ale myślałem, że na takim koncie to jest pewne, że ja w Omega Boxie trafię tutaj świecącą jedynkę, nie mam żadnego nowego zadymiarza, no nie! A więc uwaga, widzowie, znajduje się już na koncie Torito Ananas. Tutaj jak coś też normalnie nagrody mam do odbierania, aczkolwiek te Mega Boxy wcześniejsze już odbierałem na tym koncie, więc został mi tylko ostatni. No, najlepsza nagroda mi została w sumie, skrzynka Omega. Oczywiście jeszcze za parę dni będzie ten skrzynek do Daryla, ale do tego przejdziemy zaraz. Czas teraz na drugą skrzyneczkę Omega w moim życiu. Widzowie, kibicujcie, trzymajcie kciuki, bo ja wierzę, że trafimy tutaj coś fajnego i teraz już się uda. Muszę mieć świecącą jedynkę w tym Omega Boxie, może... 13! 13! Tam było 10, widzowie, czy ja tu będę miał świecącą trójkę? Nie mówcie, że tutaj będzie świecąca trójka. O kurde, to będzie mocne. Uwaga! Lecimy dalej. Zaraz się przekonamy, ile świecących tutaj elementów będzie. Ajajaj, to już jest mocny drop akurat. Nie mogę się tego doczekać, widzowie. Uwaga, już coraz bliżej. Ósemka, ja dalej dostaję punkty mocy. Co jest grane? Niesamowita skrzynka to będzie. Ja wam obiecuję, że tutaj będzie minimum dwa świecące, a może nawet trzy świecące. Uwaga, tak! Trzy świecące mamy! Jest! Tutaj będzie coś grubego. Lecimy. Pierwsze... Aj, gadżet. Ale na pewno będzie jedna postać nowa. Niemożliwe, że będą trzy gadżety lub trzy star powery. Uwaga, drugie. No nie gadajcie, że trzeci będzie star power. Przecież się załamie, jak tak będzie. Uwaga, poszło! Jest nowa postać, okej, fajnie. Mamy gasa, więc dzisiaj dwóch nowych zadymiarzy na odcinku trafionych. Jestem zadowolony, spoko. Gas może nie jest jakimś, wiecie, mega rzadkim zadymiarzem czy coś w tym stylu, ale na tym koncie go nie miałem. Szkoda, że nie legenda, bo jeszcze też tutaj żadnej legendy nie mam. I widzę, że chyba każdy trafia 10 klejnotów. Nie da się chyba trafić więcej, nie? Każdy dostaje 10 gemów, w sumie spoko. I tak się prezentuje, jeśli chodzi o tą skrzynkę, mój drop. Dobra, jest to całkiem spoko. Nie będę narzekał, bo no naprawdę fajnie, fajnie trafi. Uwaga, znajdujemy się teraz na moim głównym koncie, trzecim koncie, ale na moim głównym. Tu mam najwięcej pucharków i najwięcej gram. I też mam tutaj skrzynkę Omega. I teraz posłuchajcie, tutaj będziemy polować na mech i tu mi najbardziej zależy, żebym trafił nowego zadymiarza. I umawiamy się tak, mordeczki, to też będzie grube, bo dzisiaj macie dwa odcinki, co nie? Jeden ten, drugi będzie o 16, przypominam, albo 16.30 na kanale Tori 2. I po tym odcinku o 16.30 odpalam jeszcze live'a. Live będzie na tym kanale tutaj, na kanale Tori, gdzieś koło godziny 19. I na tym live'iku, mordeczki, otwieramy trzeciego Omega Boxa, czyli właśnie tego Omega Boxa, którego mam tutaj na koncie. Nie będzie to długi live, gdzieś tak z godzinkę maksymalnie będzie trwał i na nim go sobie otworzymy, bo też chcę z wami na żywo go otworzyć, żeby zobaczyć, jak to będzie, takie emocje, nie? No i naprawdę szykują się mocne rzeczy, bo dzisiaj mamy jeszcze Brawl Talka, w sensie poznamy jego miniaturkę, tytuł i nowy post na Twitterze, który powie nam już dużo o tej aktualizacji. To wszystko dzisiaj sobie omówimy na kanale Tori 2 o godzince 16 lub 16.30. No i później wróćcie na kanał Tori o godzince 19. Dzisiaj cały dzień z Torim praktycznie mikołajkowy spędzicie i tam będzie live, gdzie otwieramy trzeciego Omega Boxa. Mam nadzieję, że wpadniecie. A ja się żegnam, dziękuję, że tutaj byliście. Naprawdę fajnie się bawiłem i myślę, że na live i kolejnym odcinku będzie jeszcze lepiej. Do zobaczonka, hejo!